Panie prezesie, panie marszałku, panowie przewodniczący, dostojni goście, szanowni państwo. Przede wszystkim chcę pogratulować tej świetnej inicjatywy, tego znakomitego kongresu, podziękować jednocześnie za zaproszenie. O tym, jak ważny jest ten sektor, to wspomniał pan prezes na początku swojego wystąpienia, a do moich przedmówców dopowiem tylko tyle, bo nie wspomnieli o ubezpieczeniach zdrowotnych, jak ważna jest również ta część ubezpieczeń. Mamy wszak w Polsce system ubezpieczeniowy, ale równocześnie mówi się od dawna o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych i z pewnością jakieś rozwiązania w tej materii będą zaproponowane. Stąd też zapraszam państwa, całe środowisko za pośrednictwem pana prezesa do współpracy w tej sprawie. Będzie to niezwykle potrzebne, bo trzeba z pewnością jakiś model racjonalny i optymalny w Polsce wypracować, tym bardziej, że te pieniądze, które w tej chwili na ochronę zdrowia wydajemy niestety cały czas prawie że najmniej w Europie, to i mimo wszystko wydajemy je niezbyt racjonalnie. Wymaga to wielu dyskusji, wielu zmian. Szkoda, że nie będę na jutrzejszym panelu, panie prezesie, bo z pewnością warto spojrzeć szerzej, nie tylko w kontekście ubezpieczeń zdrowotnych, ale również w kontekście chociażby ubezpieczeń rentowych, bo tak naprawdę te wszystkie sprawy na siebie się nakładają. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Też namawiam, choć nie jestem stąd, do spacerów po pięknym Sopocie. Wszystkiego dobrego, pomyślnych obrad. Dziękuję.